Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś chciałbym z Wami przerobić takie zagadnienie jak bezpieczniki, bo dosyć często gdzieś tam na grupie czy gdziekolwiek widzę pytania, że ktoś tam pyta, gdzie jest bezpiecznik od, tam, nie wiem, przykładowo od zapalniczki, bo na przykład tam nie działa zasilanie, ładowanie telefonu, czy tam cokolwiek, czy od jakichś tam wycieraczek, czy różnych innych dziwnych rzeczy. No i właśnie dziś chciałbym Wam pokazać, gdzie możemy znaleźć wszelkie bezpieczniki w tym aucie. No jest tutaj akurat kilka takich miejsc, w których możemy znaleźć te bezpieczniki, mniej istotne czy bardziej istotne. No ale jak będziemy wiedzieć mniej więcej, w którym miejscu się poruszać, gdzie je znaleźć, no to chyba będzie nam łatwiej. Także zaczynamy chyba od pierwszego miejsca. No i tak na początek pierwsze i w sumie najważniejsze z tego względu, że jak już tutaj coś nam pójdzie, no to nie mamy zasilania w ogóle w aucie. Są tutaj takie dwa bezpieczniki, jeden, drugi, wyglądają jak blaszki, ale to są w sumie takie bezpieczniki. Także jak w ogóle nie będzie prądu nigdzie w aucie, w żadnym miejscu, no to najprawdopodobniej przyczyny trzeba szukać właśnie tutaj przy akumulatorze. Pod klemą plusową mamy tutaj bezpieczniki, no i być może któryś właśnie tutaj z nich się spalił i dlatego możemy nie mieć zasilania w ogóle kompletnie w żadnym miejscu w aucie. Jak mamy taką sytuację, to pierwsze co zaglądamy właśnie tutaj. Teraz dla odmiany jesteśmy pod maską i tutaj od strony kierowcy pod tą osłoną też mamy bezpieczniki. Ja tutaj może zdejmę tylko tą osłonę, żeby Wam co nieco pokazać, gdzie ich szukać. Tutaj, żeby się dostać, to troszeczkę trzeba zdemontować rzeczy. Tu się znajduje właśnie ta skrzynka, w której znajdują się bezpieczniki. Między innymi tutaj możemy znaleźć bezpiecznik od świec żarowych, jeśli mamy diesla, czy od pompy wtórnego powietrza, jeśli taką posiadamy. No i kilka też przekaźników, ale o przekaźnikach może nie będziemy tutaj teraz mówić, tylko zrobimy powiedzmy osobny film o tym. Ale jakby coś się działo, to tutaj też znajdują się bezpieczniki. Kolejnym miejscem, jak już pewnie wiecie, gdzie znajdziemy bezpieczniki, jest właśnie to miejsce. Rozpiskę na pewno znajdziecie na tutaj tym dekielku. No i tutaj między innymi, oczywiście no nie będę wszystkiego tutaj wymieniał i tłumaczył, jest tutaj na pewno od klimatyzacji, szyber dachu, asystenta pasa ruchu lub innych przeważnie takich dodatkowych wyposażeń, jakie w tym aucie możemy mieć. Przeważnie takich rzeczy, które są opcją w tych aucie, opcją dodatkową. Także tu możemy znaleźć takie bezpieczniki. Tutaj pod tą osłoną, może jak kojarzycie, też znajdują się bezpieczniki, ale chyba tylko takie te duże, nie wiem jak one się nazywają, większe takie. No i tutaj w sumie one są tylko od ogrzewania dodatkowego, czyli pewnie jakieś Webasto czy coś w tym stylu. Także jeżeli macie coś takiego na wyposażeniu, to tutaj szukajcie przyczyny. Nie idąc dalej, pod tą osłoną też możemy co nieco znaleźć, ale tutaj tylko są zazwyczaj bezpieczniki od fotela, czyli jeśli macie tam elektrycznie regulowany albo fotele z pamięcią, to wtedy możemy szukać bezpieczników tutaj w tym miejscu pod tą osłoną. Przechodząc na stronę pasażera, również możemy znaleźć bezpieczniki, no a tutaj mniej więcej są one od na przykład od złącza diagnostycznego, czy napędu CD, MMI, od Drive Select, no i wiele innych. Tutaj oczywiście też mamy rozpiskę, jakie bezpieczniki się tutaj znajdują i od czego, jeżeli mamy właśnie jakiś problem, zaglądamy, tłumaczymy sobie. Ja też bym musiał, bo niemieckiego niestety nie znam niemalże wcale. Jedynie co to można się tutaj domyśleć po nazwach, od czego są te bezpieczniki, ale jeżeli czegoś szukamy, no to wypadałoby sobie przetłumaczyć, wtedy będzie łatwiej nam coś znaleźć. W tym miejscu w wersji europejskiej podobno nic tutaj nie ma, ale jeśli mamy wersję angielską, czyli pasażer wtedy siedzi po tamtej stronie, to podobno mamy tam jakieś sterowniki od systemu ABS. Także jeżeli macie auto z Anglii, bądź jeśli mieszkacie, jeździcie w Anglii, z tamtej strony, z lewej, gdzie siedzi pasażer, możecie szukać jakichś bezpieczników od sterownika ABS. No i teraz wracamy z powrotem do tyłu i tutaj pod tą, za właściwie tą wnęką, mamy tutaj kolejną niespodziankę. No i jak widzicie, tutaj właśnie mamy 4 takie, można powiedzieć, listwy. No ja tutaj akurat za dużo bezpieczników nie mam, bo to jest zależne też od wyposażenia auta. No ale tutaj właśnie możemy między innymi znaleźć bezpieczniki od wcześniej, na samym początku wspomnianej zapalniczce, tak, czyli o tych wszystkich gniazdach zasilających 12V. Na pewno tutaj mamy bezpieczniki, jak i też od innych, powiedzmy, rzeczy, jak na przykład bezpiecznik wycieraczki tylnej szyby, czy elektronicznego hamulca postojowego, czyli tak zwanego ręcznego, lub tam asystent zmiany pasa ruchu. To oczywiście wszystko zależy od wyposażenia, jakie posiadamy. No i słuchajcie, to by były chyba wszystkie miejsca, w których należy szukać jakiejkolwiek awarii. Także jeżeli Wam coś przestanie działać, świecić, czy cokolwiek, najpierw oczywiście szukamy bezpiecznika, później ewentualnie możemy podpinać komputer. No i myślę, że tym sposobem znajdziemy źródło usterki. Jeśli chodzi o bezpieczniki, to postaram Wam się znaleźć jakąś rozpiskę tego wszystkiego, żebyście mogli sobie wydrukować, zostawić, schować, żebyście wiedzieli, gdzie, od czego, jaki bezpiecznik się znajduje. Podeślę Wam jakiś link w komentarzu, no i dzięki temu na pewno będzie Wam znaleźć właśnie bezpiecznik, którego szukacie. No to co, krótki filmik, ale myślę, że może komuś się przyda. Będzie Wam teraz łatwiej zlokalizować uszkodzone bezpieczniki, będziecie już teraz wiedzieć, gdzie szukać. Także myślę, że pomogłem. No i co, tradycyjnie będę się z Wami już żegnał. Powiem tylko, żebyście zaglądali też do moich innych filmów. Oczywiście, jak Wam się podoba, subskrybujcie też mój kanał. No i chyba tyle. Także dzięki za obejrzenie i trzymajcie się do następnego razu. Cześć!